Korktacja aorty, co jest wadą wrodzoną serca, która polega na zwężeniu segmentu aorty, która odpowiada za przepływ krwi do dolnych części ciała. W przypadku dzieci objawy zwykle występują już w pierwszych tygodniach życia, ale czasem mogą pojawić się dopiero w późniejszym wieku. Opis: Zwężenie cieśni aorty polega na zwężeniu światła aorty w odcinku jej cieśni, czyli pomiędzy tętnicą podobojczykową lewą a przyczepem przewodu tętniczego Botalla. Wada ta stanowi około 7% wrodzonych wad serca, dwukrotnie częściej występuje u chłopców. Korktacja aorty występuje w dwóch postaciach, niemowlęcej i dorosłych. U noworodków i niemowląt zwężenie cieśni aorty występuje zazwyczaj na długim odcinku. Przyczyny, nieznane, wiadomo, że koł jest wadą wrodzoną, ale nie jest jasne, dlaczego u niektórych dzieci występuje ta wada. Objawy Duże zwężenie cieśni aorty ujawnia się w wieku noworodkowym. Oprócz objawów ciężkiej niewydolności krążenia, szybka czynność serca, duszność, powiększenie wątroby obserwuje się z powodu zamykania się przewodu tętniczego, objawy upośledzonego przepływu krwi przez narządy, mała produkcja moczu, zimne kończyny, kwasica metaboliczna. Tętno na kończynach dolnych jest słabo wyczuwalne. W przeciwieństwie do dramatycznych objawów postaci niemowlęcej korktacji, aorty w pierwszych dniach życia postać dorosłych przez wiele lat przebiega bezobjawowo. Rzadko występują dolegliwości takie jak bóle głowy, krwawienia z nosa czy chromanie przestankowe. Często pierwszymi objawami są powikłania zwężenia cieśni aorty, choroba wieńcowa, udar mózgu. Diagnostyka. Badanie fizykalne lekarz może wykryć nieregularny tętno, osłabienie tętna na kończynach, szmer sercowy i inne objawy podczas badania fizykalnego. Echokardiografia pozwala na uzyskanie obrazu serca i pomiaru zwężenia w aorcie. Innym badaniem jest cewnikowanie serca z angiografią. Leczenie. Stwierdzenie zależnego od przewodu tętniczego botalla przepływu w dużym krążeniu u noworodka w ciężkim stanie jest bezwzględnym wskazaniem do włączenia ciągłego wlewu prostaglandyny E1 alprostadyl proste VR, jeszcze przed ustaleniem dokładnego rozpoznania. Prostaglandyna E1 utrzymuje drożność przewodu tętniczego, a w przypadku jego zamknięcia powoduje otwarcie lub przynajmniej poszerzenie cieśni aorty. Stabilizacja stanu dziecka wymaga często, obok wyrównania zaburzeń metabolicznych i włączenia leków, rozpoczęcia sztucznej wentylacji. Procedury zabiegowe, korekta chirurgiczna lub procedura balonowa umożliwiają rozszerzenie zwężenia aorty. Angioplastyka polega na wprowadzeniu przez cewnik balonika, który jest następnie rozdmuchiwany w celu rozszerzenia zwężenia. Rokowanie Rokowanie zależy od stopnia i lokalizacji zwężenia aorty oraz od czasu rozpoznania. Jeśli leczenie zostanie podjęte wcześniej, rokowanie jest zwykle dobre. Jednak w przypadkach, gdy wada jest znaczna i pozostaje nierozpoznana, może prowadzić do poważnych powikłań, takich jak niewydolność serca, zawał i udar mózgu.